Dzień dobry. Gościem Euractiv.pl jest pan doktor Jan Olbrycht, europoseł, członek Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy przede wszystkim o kosztach Brexitu, o kosztach dla Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Więc chciałabym zacząć od pytania, czy Brexit się jakkolwiek Wielkiej Brytanii opłaci, ponieważ jak wiemy, politycy, którzy przekonywali Brytyjczyków, aby zagłosować za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej rok temu w referendum 23 czerwca, przekonywali, że Wielka Brytania wpłaca do unijnego budżetu około, i tu różne były liczby, ale przede wszystkim 55 milionów funtów dziennie, tak głosił sam Nigel Farage z UKIP-u. Czy to prawda? Czy teraz rzeczywiście Wielka Brytania jakkolwiek ekonomicznie na Brexicie zyska? To jest dosyć trudne pytanie, ponieważ trzeba patrzeć krótkofalowo i długofalowo. No, krótkofalowo to na pewno Wielka Brytania wyjdzie na tym nie najlepiej, bo będzie musiała spłacić wszystkie swoje zobowiązania wobec Unii Europejskiej, jak to zwykle bywa z umowami. No, jest umowa podpisana, trzeba się wywiązać. To będą bardzo trudne rozmowy. Poza tym Wielka Brytania będzie musiała ponosić koszty, których do tej pory nie ponosiła. To są wszystkie koszty związane z politykami, które trzeba będzie odtworzyć. Te polityki, którymi zajmowała się Unia Europejska, to jest kwestia w dużym stopniu polityki zagranicznej, polityki związanej z handlem międzynarodowym. To jest kwestia związana z polityką rolną, polityką regionalną i tak dalej. To wszystko są koszty, które trzeba będzie ponieść, ale oczywiście odliczamy to, co Wielka Brytania zapłaciła. A mogę zapytać, żeby wytłumaczył może pan, dlaczego nie ponosiła tych kosztów do tej pory Wielka Brytania i dlaczego teraz będzie je musiała ponosić? Znaczy, jeżeli chodzi o, powiedzmy od razu, Wielka Brytania miała obowiązek, jak wszystkie państwa członkowskie, wpłacać oprócz dodatkowych opłat jeszcze 1% swojego dochodu narodowego brutto. Wielka Brytania w związku z tym miała obowiązek wpłacać, czy ma obowiązek, powiedzmy sobie, ponieważ to jest stan dzisiejszy, około 17 miliardów euro. Dla porównania, Polska to jest w granicach około 3,5 miliarda euro rocznie. Z tych 17 miliardów Wielka Brytania wynegocjowała tak zwany rabat brytyjski i w związku z czym wszystkie państwa unijne płacą część składki za Wielką Brytanię. To jest około 6 miliardów. Czyli zamiast 17 miliardów euro rocznie Wielka Brytania płaciła 11. Płaci 11. Z tych 11 średnio Wielka Brytania przecież korzysta z programów europejskich. Oczywiście jest płatnikiem netto, więc mówiąc tak prosto, te pieniądze się jej nie zwracają, tylko dostaje część tych pieniędzy z powrotem poprzez programy na przykład naukowe, politykę regionalną czy politykę rolną i tych pieniędzy jest w granicach około 5-6 miliardów rocznie. Jeżeli w związku z tym odliczymy od 11 te 5-6, to oznacza, że tak naprawdę dziura wynosi około 5-6 dla Wielkiej Brytanii. Jak to w ogóle możliwe, że państwa, które tak bardzo dbają o swoje własne interesy, na tym polega polityka w zasadzie, zgodziły się na to, żeby Wielka Brytania otrzymała ten słynny rabat, a inne państwa go nie posiadają? To jest specyfika Unii Europejskiej, specyfika w ogóle wspólnot europejskich. W momencie, kiedy te państwa główne europejskie założyły wspólnoty europejskie, 6 państw, to oczywiście założyły coś w rodzaju klubu. Czyli inaczej mówiąc, to nie jest tak, że ktoś wchodzi do klubu tylko dlatego, że spełnia kryteria, tylko wchodzi do klubu wtedy, kiedy ktoś go chce wpuścić do środka i stawia mu warunki. Jeżeli chodzi o te pierwsze przyjęcia, to te państwa chciały wejść, że Wielka Brytania dwukrotnie zgłosiła akces do Unii Europejskiej i dwukrotnie została zablokowana przez Francję. Za trzecim razem Wielka Brytania, wtedy Margaret Thatcher była premierem, wyraźnie powiedziała, że dobrze, ale jeżeli wy chcecie, żebyśmy weszli, to teraz już na naszych warunkach. W związku z czym my wejdziemy, ale musimy mieć pewne zabezpieczenia. Po pierwsze, spłatę części składki. Powiedzmy sobie, że Wielka Brytania wtedy nie była tak silna ekonomicznie w porównaniu do innych państw członkowskich. W związku z czym to nie był ruch kompletnie bez
bez jakiegoś podstawy racjonalnej. To miało podstawę racjonalną. Poza tym Wielka Brytania wtedy wymusiła na pozostałych państwach również sformułowanie czy stworzenie nowego funduszu. Funduszu, który by pozwalał rozwijać czy też zapobiegać zapaści ekonomicznej w tych miejscach, gdzie następowała głęboka restrukturyzacja, na przykład stocznie czy kopalnie. Tak powstał Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego dzisiaj się cieszymy w Polsce. To właśnie dzięki Wielkiej Brytanii ten fundusz w ogóle powstał. Chodziło o zrównoważenie polityki rolnej, z której głównie korzystali Francuzi. I również głównie chodziło o pewien typ hodowli bydła. Natomiast w Wielkiej Brytanii tego typu hodowli nie było. W związku z czym Wielka Brytania wtedy wymusiła, jeżeli tak można powiedzieć, w negocjacjach określone ustępstwa. Ustępstwa w postaci rabatu i ustępstwa w postaci właśnie funduszy specjalnych. I tak to już jest do końca. Ciekawostką jest to, że Wielka Brytania załatwiła sobie, że to będzie na zawsze obowiązujące zasada, czyli każde nowe państwo płaci część składki brytyjskiej przy pomocy bardzo skomplikowanego wzoru. Tylko dla uproszczenia powiem, że na przykład takie państwa jak Polska wpłaca część składki brytyjskiej w postaci ponad 300 milionów euro rocznie. Niemcy, którzy wynegocjowali rabat od rabatu. Już widzę tytuł 300 milionów. Polska płaci 300 milionów euro rocznie za Brytyjczyków. Tak, to jest rabat. Niemcy płacą 350, 360, bo wynegocjowali rabat od rabatu. Natomiast Francja wpłaca ponad miliard rocznie rabatu brytyjskiego. To są bardzo poważne kwoty. W związku z czym Wielka Brytania ma tę dziurę taką budżetową, ale powiedzmy, Unia Europejska ma zupełnie inną sytuację, bo pieniądze wpływające do Unii Europejskiej, czy to idą z budżetu brytyjskiego, czy z rabatu, to w gruncie rzeczy pojawia się dziura budżetowa w granicach około między 10 a 13 miliardów rocznie i to już jest bardzo poważna sprawa. Pytanie jest, czy na dłuższą metę Wielka Brytania wyjdzie z tej trudnej sytuacji, bo na razie będzie miała skomplikowany cały proces, ponieważ będzie musiała, tak powiedzmy, odtworzyć pewne rzeczy, których do tej pory nie realizowała. Na przykład będzie musiała stworzyć przypuszczalnie kilka ministerstw, które będą się zajmowały określonymi sprawami. Na dłuższą metę Wielka Brytania będzie chciała wzmocnić swoją pozycję globalną. Będzie chciała podpisać umowę bilateralną z Unią. Nie wiadomo, czy będzie chciała wejść do jednolitego rynku europejskiego, bo będzie musiała wtedy zapłacić, tak jak Norwegia. W związku z czym na dłuższą metę zobaczymy. To jest jednak bardzo silna gospodarka światowa. Największa na świecie. Także to nie jest tak, że gospodarka się... Ale jak sam pan powiedział, tak naprawdę w dużej mierze zyskała na członkostwie. 45 lat i tak, członkostwa absolutnie. W tej chwili. Powiedzmy sobie, że członkostwo to nie jest kwestia tylko pieniędzy. Członkostwo to jest udział w bardzo określonej współpracy. Strukturze. Ułatwiania pewnych rzeczy. Działania bez cła, jeżeli chodzi o jednolity rynek. To jest również cały zestaw usług na rynku finansowym, które realizowało City londyńskie. Na przykład nie ponosząc kosztów za tak zwane usługi paszportowe związane z transakcjami finansowymi. To wszystko się skończy. W związku z czym to na pewno się odbije na gospodarce brytyjskiej. Natomiast tak powiedziałem, na krótką metę to są duże koszty. Poza tym pojawia się problem ustrojowy Wielkiej Brytanii. To jest kwestia Szkocji, to jest kwestia Północnej Irlandii. To jest dyskusja wokół Gibraltaru. Także to nie są łatwe zagadnienia dla Wielkiej Brytanii, no ale mam nadzieję, że Wielka Brytania stanie na nogi po tym rozejściu się. Dlaczego? Ponieważ zależy nam na silnych partnerach. Oczywiście. Unia Europejska potrzebuje silnego partnera i dobrze nastawionego. Tak samo jak Wielka Brytania potrzebuje silnej Unii. To dosyć ciekawe. Może wtedy, jak będzie Unia silna, to może zechce do nas wrócić. To jest trudno Mówi powiedzieć. Mówi się, że za 10 lat może znowu będą aplikować. Najciekawsze było to, że wielokrotnie politycy brytyjscy mówili o tym, że bardzo im zależy na silnej strefie euro bez nich. Chodzi o to, żeby prowadzić relacje gospodarcze właśnie z silnym partnerem. Także to teraz Macron, nowy prezydent Francji, zapowiada, że tę strefę euro właśnie będzie wzmacniał, więc ziszczą się brytyjskie marzenia poprzez ministra finansów, strefę euro, budżet, nawet parlament. To zobaczymy, to jest wszystko przed nami, natomiast pytanie jest, jak się będzie zachowywać i wszystkie, jak się będą zachowywać instytucje europejskie, tak jak parlament, czy komisja, czy rada, w sytuacji, kiedy to państwo, które miało inną koncepcję, zadeklarowało wyjście, czyli inaczej mówiąc, główny aktor na tej scenie, który miał inną koncepcję Unii Europejskiej, wychodzi. Co oznacza, że pozostali jakby zmieniają taktykę. Nie mówią, w takim razie pojawia się window of opportunity, jest takie okno możliwości, szansa na zmianę.
szansa na zmianę, ponieważ główny partner, tak nazwijmy elegancko, wychodzi, w związku z czym trzeba będzie, stąd też dyskusja na temat przyspieszenia, wzmocnienia Unii Europejskiej, silniejszej integracji. To jest dzisiaj fakt. Także natomiast pytanie jest, jak sobie da rady Wielka Brytania bez Unii Europejskiej. To jest ciekawe. I pytanie, jak Unia da sobie radę bez Wielkiej Brytanii. Chociaż też mówi się, że zawsze ta Wielka Brytania była z tą symboliczną nogą w drzwiach. Zawsze była raczej hamulcowym. I tak naprawdę rozmawiałam raz z politykiem szwajcarskim i on na przykład powiedział, że on nie chciałby mieć w Wielkiej Brytanii w żadnej strukturze, do której Szwajcaria należy, bo ona zawsze będzie wszystko blokować. To nie był łatwy partner. Tak, panie, ale proszę zwrócić uwagę, że dlatego Francuzi nie chcieli przyjąć Wielkiej Brytanii, ale w pewnym momencie jednak państwa Unii Europejskiej poprosiły Wielką Brytanię o wejście. Czyli inaczej mówiąc, zależało wszystkim na tym, żeby silny partner gospodarczo wszedł do Unii, ponieważ to jest kwestia rynku, to jest kwestia miejsca na arenie światowej. Także to nieprzypadkowo, to nie tak, że Wielka Brytania pukała i prosiła, tylko wszyscy inni prosili Wielką Brytanię. Zdając sobie sprawę z tego, że zapraszają do klubu kogoś, kto ma inną koncepcję, kto ma inny sposób myślenia, inną tradycję polityczną, inny sposób argumentacji. Okazało się po jakimś czasie, no to jest w gruncie rzeczy ponad 30 lat, okazało się, że nie dało się tego do końca skleić i Wielka Brytania postanawia jednak wyjść. Jeżeli pani redaktor pyta o koszty, no to pojawia się pytanie w Unii Europejskiej oczywiście. Co zrobić z tymi brakującymi 10-13 miliardami? I oczywiście tutaj pojawia się też pytanie... I jeszcze może doprecyzujmy, od kiedy będzie ten brak? Do kiedy Wielka Brytania jeszcze będzie wpłacała rocznie te 11 miliardów, a od kiedy rabat już nie będzie jej obowiązywał, a wciąż będzie musiała do unijnego budżetu wpłacać? To jest tak naprawdę przedmiotem negocjacji. Znaczy, bo jeżeli założymy, że zgodnie z traktatem negocjacje zakończą się 2 lata po przedłożeniu listu notyfikacyjnego, czyli marcu 2019, a perspektywa finansowa, czyli wieloletni budżet trwa do końca 2020, zostaje jeszcze 1,5 roku. Pytanie jest, co zrobić w ciągu tego 1,5 roku. Jeżeli Wielka Brytania wychodzi, wszystko wygasa. Inaczej mówiąc, w tym momencie Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii, co oznacza, że muszą być zupełnie inne uzgodnienia dotyczące tego 1,5 roku, ponieważ Wielka Brytania, jeżeli zechce zostać w programach, w całej polityce spójności, w polityce badań naukowych, to będzie musiała wpłacić już wtedy nie jako składkę, tylko po prostu dołożyć. Jest pytanie ile, bo zapewne państwa, które dzisiaj wpłacają rabat za Wielką Brytanię, w marcu 2019 przestaną go płacić. Inaczej czyli mówiąc, im się to poniekąd opłaci, chociaż z drugiej strony nie będzie tych 11 miliardów od Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, jeżeli miałaby pozostać w programach, to oczywiście musiałaby zapłacić całą kwotę już bez rabatu. Tak naprawdę... A dlaczego miałaby chcieć pozostać w programach? Przecież Theresa May dość twardo i bezkompromisowo wypowiada się o tym, że wychodzimy, Brexit is Brexit i że absolutnie nie chce brać udziału w niczym powiązanym z Unią, poza tym, że będzie jej partnerem biznesowym. Ale równocześnie w tak zwanym Białej Księdze, White Paper, który był opublikowany kilka tygodni temu, wyraźnie zdano do zrozumienia, że Wielka Brytania ma zamiar pozostać w programach z tej perspektywy do końca perspektywy. Czyli inaczej chodzi o politykę spójności, o politykę... Czyli do 2020 roku. Co oznacza, że jeżeli Wielka Brytania chce zostać, co oznacza również programy dla Wielkiej Brytanii. Ponieważ cały program buduje się ze składek wszystkich. Prawda? Czyli podpisuje się umowy, tak zwane zobowiązania, żeby wyjaśnić również słuchającym naszej rozmowy, czy czytającym na przykład słynne 300 miliardów dla Polski, to nie są pieniądze, które leżą na stole, to są zobowiązania. Czyli inaczej mówiąc, Polska może na tej podstawie rozpocząć projekty za 300 miliardów i wtedy te pieniądze otrzyma. Natomiast to nie jest tak, że zostaje je do budżetu, tylko po prostu to jest jakby promesa, to jest jakby zobowiązanie. Na tej podstawie 28 państw uzgodniło jakąś sumę
I na tej podstawie robi się projekty, w tym brytyjskie. Mhm. Brytyjskie są w toku, umowy są podpisane. Jeżeli Brytyjczycy będą chcieli wszystkie swoje programy zrealizować, które rozpoczęli, to będą je realizowali do końca 20, a koszty będą ponosić do 2023. Czyli inaczej mówiąc, będzie musiała być nowa umowa z Wielką Brytanią na te półtora roku i na kolejne trzy, jeżeli chodzi o rozliczenia, a potem już Wielkiej Brytanii nie będzie. Jeszcze umowa przejściowa, a potem jeszcze trzeba będzie wynegocjować umowę na okres przejściowy, tak nim jest. Zostanie wypracowany ten ostateczny traktat o wolnym handlu. Tak, ale pytanie jest czy oczywiście, czy państwa członkowskie będą chciały dołożyć do tej nowej umowy, tak jakby do okoda do rabatu, wątpię. Wątpię, żeby Francuzi chcieli dołożyć miliard euro. Także Wielką Brytanię na pewno czekają w tym pierwszych latach dużo większe wpłaty niż miałaby, gdyby była członkiem Unii Europejskiej. No ale to jest jakiś koszt, który rozumiem, politycy brytyjscy zdecydowali się ponieść. Jeszcze wspomniał pan o 300 miliardach dla Polski. A z tego podobno z funduszy unijnych nie idzie nam za bardzo jako Polsce ich wydawanie. Mówił pan, że wydaliśmy około 5% dopiero. Znaczy, generalnie rzecz biorąc w całej Unii nie jest najlepiej z wydawaniem tych pieniędzy w trzecim dlaczego? Roku. Z kilku powodów. Po pierwsze, za późno rozpoczęliśmy. Po drugie, zmieniliśmy system, znaczy my, instytucje europejskie, zmieniliśmy system wdrażania. On jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Poza tym no, wiele się dzieje w różnych państwach członkowskich, które lepiej bądź gorzej sobie radzą z pieniędzmi europejskimi. Skutek jest taki, że jak się złoży te elementy, czyli to, co idzie z winy Brukseli i z winy państw członkowskich, skutek jest taki, że poziom wdrażania jest na dzisiaj w dalszym ciągu niewielki, co nie oznacza, że umowy nie są podpisane, bo na przykład w Polsce dzisiaj umowy na projekty są podpisywane. Natomiast jeżeli chodzi o już rozliczenie, to ten poziom jest bardzo niski. Miejmy nadzieję, że tempo realizacji projektów, czyli znaczy, że zdążymy to wydać. To jest poważny problem oczywiście w całej Unii Europejskiej i to jest pytanie, co dalej z polityką spójności. Ale jeżeli pani mówi o tych 300 miliardach, 300 miliardów dla Polski z polityki spójności mieszczą się w zobowiązaniach, których częścią są Brytyjczycy. Prawda? Jeżeli Brytyjczycy wyjdą, to te półtora roku do końca, ale również rozliczenia przez następne 3 lata, to jest właśnie na całą sumę. Na całą sumę, w tym 300 miliardów dla Polski. Jeżeli oni wyjdą i zabraknie 10 do 13 miliardów, to jest pytanie, czy w związku z czym wszystkie państwa dołożą, czy wypełnią tą lukę, czyli wpłacą więcej, czy państwa członkowskie będą chciały ciąć, inaczej mówiąc ograniczyć budżet. To jest wszystko przed nami, natomiast dla Polski to jest ważne, że musimy po prostu jak najszybciej zrobić projekty i realizować inwestycje, ponieważ czas nas goni i przyszłość jest niepewna. Mówi się o zmianach struktury przyszłego budżetu, tak żeby był bardziej sektorowy, żeby obejmował na przykład polityki klimatyczną, energetyczną, migracyjną. Prawie w każdej z tych polityk Polska, między innymi Polska, ma nieco odmienne interesy, eufemistycznie mówiąc, względem innych partnerów unijnych. Jak pan widzi możliwość, że partnerzy unijni na przykład za to, że Polska nie realizuje zobowiązań względem kwot uchodźców, relokacji, relokacyjnych kwot, czy może zostać w pewnym sensie ukarana poprzez inną strukturę i alokację budżetu unijnego? Ja może odpowiem w dwóch częściach, jeżeli pani pozwoli. Po pierwsze, jeżeli chodzi o realizowanie pewnych zobowiązań wspólnych. Na przykład w ostatnich dniach Komisja Europejska poinformowała, że jeżeli państwa niektóre nie wywiążą się z uzgodnionych elementów, na przykład kwestia relokacji uchodźców, to jest uzgodnione. Polska nie relokowała żadnego uchodźcy. Tak, znaczy Polska się zgodziła, nie chciała się zgodzić na automatyczną relokację. Rząd pani premier Kopacz się nie zgodził na automatyczną, ale zgodził się na uzgodnienie. Tam są elementy szczegółowe dotyczące sprawdzania, potwierdzenia i tak dalej. W związku z czym zgodził się na około 7 tysięcy. Państwa, które nie wywiązują się z tego, do czego się zobowiązały, oczywiście Komisja Europejska będzie starała się wyciągnąć konsekwencje. To są inne konsekwencje niż to, o czym pani redaktor mówi, znaczy, czy będzie ktoś nas chciał ukarać. W tej pierwszej sprawie oczywiście będzie Komisja chciała wyciągnąć konsekwencje o charakterze prawnym, że państwo nie wywiązuje się z zobowiązań. To nie, nie z obietnic, nie z przyrzeczeń, tylko z zobowiązań, bez względu na to, kto jest w rządzie. Bo to dla Unii Europejskiej nie ma znaczenia, czy rząd jest z tej strony, czy z tej.
Natomiast oczywiście nieustająco wracają tematy takie, czy powinno się wzmacniać państwa, które nie wykazują postawy solidarnej wobec innych państw. Ja nie mówię wobec uchodźców. Tak, bo nie chodzi o uchodźców, ale też o Grecję i o Włochy. W związku z czym to oczywiście na krótką metę nikt tego nie zrobi, chociaż bez przerwy to wraca w Parlamencie Europejskim. Bez przerwy wracają te pomysły, żeby zamrozić pieniądze, w jakiś sposób zabrać pieniądze i tak dalej. Tego się zrobić nie da. Oczywiście pieniądze można usuwać innymi sposobami, ale to nie dotyczy uchodźców. Natomiast jeśli chodzi o debatę na temat przyszłego budżetu, to zaczyna być bardzo poważny problem. Jeżeli pani pozwoli, to ja to króciutko wytłumaczę. Wyobraźmy sobie, że państwa członkowskie są pytane, ile dadzą do budżetu Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii. Na dzisiaj wpłacają 1% swojego dochodu narodowego brutto. Mhm. Jeżeli będzie pytanie, ile wpłacacie i państwo powiedzą w dalszym ciągu 1%, co to oznacza? Budżet będzie zdecydowanie mniejszy. Będzie mniejszy o wkład Brytyjczyków. Czyli też będzie mniej do rozdysponowania funduszy dla Wielkiej Brytanii. Więc. Tak jest, ale czyli inaczej mówiąc, z tego wyliczenia, o którym mówiłem wcześniej, z 17 w gruncie rzeczy, odliczając to, co Wielka Brytania dostaje, ta dziura dla Unii Europejskiej wynosi od między 10 a 13 miliardów rocznie. W związku z czym o tyle będzie budżet mniejszy. Jeżeli państwa będą chciały powiedzieć, utrzymujemy tą samą zasadę, czyli zgadzają się na mniejszy budżet. A teraz, mając mniejszy budżet, pojawiają się nowe wyzwania. I teraz w tych nowych wyzwaniach nikt już nie kryje, że trzeba będzie absolutnie dołożyć pieniądze na uchodźców, znaczy na politykę migracyjną po pierwsze. Trzeba będzie dołożyć pieniądze na ochronę granic, czyli na całą to, co się nazywa bezpieczeństwem, security. I po trzecie, trzeba będzie włożyć pieniądze w wydatki dotyczące obronności, w tym również wydatki na badania związane z obronnością. Jeżeli budżet będzie nie taki jak dzisiaj, tylko mniejszy, a wyzwań będzie więcej, czyli tą sumę, która i tak jest mniejsza, trzeba będzie podzielić. Jak ją podzielimy, to co to oznacza? Skąd trzeba będzie pieniądze wziąć? I wtedy będzie pytanie, skąd można ją wziąć? Oczywiście wtedy pojawi się pytanie dotyczące, okej, a jaką robimy politykę spójności? Czy ona działa, czy nie działa? Czy ona w związku z tym jest elementem solidarności, czy nie? Co zrobimy z polityką rolną? To są te pytania, na które i wtedy te dyskusje wokół Polski nie będą nigdy wprost o Polsce, ale będą dotyczyły rozmowy na temat budżetu. Możemy wymyślić sobie inny scenariusz, że państwa członkowskie zapytane, ile dadzą, powiedzą, czasy się zmieniły, nie dajemy 1%, tylko dajemy na przykład 1,3, 1,4, 1,5 i wtedy sytuacja się wyjaśnia. Wtedy możemy dać tyle samo, ile dzisiaj na spójność i rolnictwo, a dodatkowo dajemy jeszcze na bezpieczeństwo i tak dalej. Ale prawdę mówiąc, jesteśmy na tym etapie, w którym to pytanie wisi w powietrzu. Musimy już niestety kończyć, chociaż jeszcze dodam, że pojawiają się też dyskusje o tym, żeby opodatkować, wprowadzić na przykład wspólny podatek na przykład od przedsiębiorców, żeby w ten sposób się dokładać, tak, dokładać do składkowego systemu finansowania budżetu unijnego. Ale pod warunkiem, że zmniejszy się podatek w kraju, bo nie może być nowego podatku, bo nikt się na to nie zgodzi. W związku z czym to musi być na tej zasadzie, że część podatku, który wpływa w państwach, jest przeniesione na poziom europejski, bądź żaden mieszkaniec Unii Europejskiej, ani żaden rząd się nie zgodzi na nowe podatki, bo to by oznaczało, że zgadza się na przesunięcie większej ilości pieniędzy. Może to samo zrobić przez wkład własny. Oczywiście, jaki jest plus? Jeżeli będzie dochód własny typu podatek, to wtedy nie będzie trzeba negocjować z państwami, ile dadzą. Tylko to będzie po prostu dochód Unii Europejskiej. To jest dużo wygodniejsze, dużo sprawniejsze. Myślę, że to byłoby dużo lepsze, ale to jeszcze przed nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem Euractiv był dr Jan Olbrycht, europoseł, członek Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.